Że był pomysł, żeby właśnie tu stworzyć klub seniora przy szkole, wręcz w szkole. I widzimy, że to się udało, jak to wygląda, czy rzeczywiście tutaj to będzie funkcjonować. No mam wielką nadzieję, że będzie funkcjonować. To, że się udało, to o czym świadczy dzisiejsza frekwencja na dzisiejszym naszym spotkaniu, bo jest to zwieńczenie już takiej no, dobrej, ponadmiesięcznej działalności klubów seniora. Były 4 grupy, jest troszeczkę mniej, ale za to bardzo aktywnych seniorów, pasjonatów. No, czas wolny spędzają razem ze sobą, a dzisiaj wiadomo, w cenie jest towarzystwo drugiego człowieka. Dzięki temu są wszyscy zdrowsi i zawsze młodzi. Myślę, że będzie działało, bo to widać po zaangażowaniu osób, które koordynują to działanie właśnie tych klubów seniora w naszej szkole. A jak często oni się mniej więcej spotykają? No i czy to ma znaczenie, że przed chwilą był rok szkolny, teraz już wakacje, więc będą mogli częściej? Jak to jest? Były 4 grupy i to były 4 dni w tygodniu. Spotkania odbywały się właściwie codziennie. Dzisiaj troszeczkę następuje taka rotacja, bo też nie każdy ma czas na to, żeby przychodzić co tydzień na spotkania. W czasie wakacji też będą kluby działały w trochę innym zakresie i w innych godzinach, bo szkoła inaczej funkcjonuje. Jest to okres jednak letni i też remontowy, ale myślę, że wszystko zależy po prostu od zaangażowania seniorów, którzy tutaj przychodzą i chcą razem spędzać czas. Czy oni spędzają czas tylko w szkole, czy oni też wychodzili, będą wychodzić? To wszystko zależy od nich właściwie. Wszystko zależy od seniorów, bo tak naprawdę my dajemy infrastrukturę, pomieszczenia, świetlice, służymy dobrą energią i radą i po prostu dobrym sercem. Natomiast wszystkie działania organizują sobie seniorzy we własnym zakresie. Wybrali takich swoich liderów, którzy mają pewien plan działania i pomysły. Z tego co wiem, cieszą się one bardzo dużym powodzeniem i myślę, że dzięki temu te kluby przetrwały. Panie prezydencie, kolejny klub seniora pokazuje, że takie zapotrzebowanie tutaj, w tej części miasta też było, a wiele innych działa w Grudziądzu już od lat, prawda? Tak, wiele takich klubów działa i to jest kolejny, który zaczął aktywną działalność i się bardzo cieszę, że cieszy się tak wielką popularnością, a Szkoła Podstawowa nr 18 jest takim właśnie centrum, które oczywiście funkcjonuje jako szkoła, ale też właśnie kiedy mury stoją puste, to tutaj spokojnie mogą być seniorzy. I proszę zobaczyć, to jest coś podobnego jak Międzypokoleniowe Centrum Wiedzy, też cieszące się wielką popularnością. Chodzi o to, aby te funkcje tutaj były, mieszały się, żeby pokolenia między sobą też współpracowały, przenikały. No i myślę, że to jest też taki dobry przykład takiego klubu, który będzie się rozwijał i bardzo się cieszę, że tylu bardzo, myślę, dzisiaj zadowolonych seniorów miło spędza czas. Dziękujemy, że taki klub seniora w ogóle ma powstać. Było pierwsze spotkanie, powiedz, czy widzisz, że warto było się w to zaangażować, że tutaj w Tarpnie są seniorzy, którzy chcą się ze sobą spotykać i daje to efekty. No cieszymy się, że trafiliśmy na seniorów właśnie z tego okręgu tutaj Tarpno i okolice, którzy są bardzo aktywni, którzy chcą działać, którzy funkcjonują. Właśnie z tych kilku grup, gdzie przyszły osoby tak na wyczucie, zobaczcie jak to będzie, powstały 2 prężnie działające grupy, które chcą się spotykać, chcą coś robić wspólnie. Właśnie spotykają się nie tylko jakby tutaj w murach szkoły, ale spotykają się również na mieście. Odbyły się już wycieczka, spacer z przewodnikiem po mieście. Trwają obecnie zapisy na wycieczkę też do Stegny, do Krynicy Morskiej. I my cieszymy się, że jako stowarzyszenie możemy tutaj pomagać, koordynować im w tym wspólnej integracji seniorów. Dlatego dzisiaj właśnie zorganizowaliśmy takie piknikowe spotkanie integracyjne seniorów w ramach takich popołudniowych fajfów, żeby mogli potańczyć, porozmawiać i posilić się smaczną kiełbaską. Dziękuję. Czy pani czuła potrzebę, żeby powinny powstać taki klub seniora tutaj w Tarpnie? Czy tego brakowało? Czy widzi pani po tych kilku tygodniach, że warto było? Jak pani to odbiera? No ja uważam, że taki klub seniora to powinien być, bo w mojej grupie przynajmniej dużo jest osób samotnych, którzy potrzebują tego drugiego człowieka, żeby porozmawiać. Poza tym jest duża grupa osób młodszych, którzy lubią rowery, lubią spacery. Także spacer z przewodnikiem był, także bardzo chętnie jeszcze byśmy skorzystali. Także no, na pewno jest potrzebny. Dobrze, jakby pani nam się przedstawiła, to już będzie wszystko. Gabriela Sułek. Pani Gabrielo, bardzo dziękujemy. Czy są z nami szalone panie? Tak!
Kto miał ocenę?